Dzień dobry, witajcie. Po dość długiej przerwie spowodowanej głównie awarią, poważną awarią mojego sprzętu, zaczynam kręcić nowe wiosenne odcinki. Myślę, że już teraz pełne słońca, pełne pięknych kolorów i w taki właśnie słoneczny, piękny, wiosenny dzień wybraliśmy się w przepiękne, niezwykłe miejsce. Pewnie często go odwiedzacie, więc od razu już po tych kadrach widzicie, gdzie jestem. Ale żeby na początek wszystkiego nie zdradzać, to może tradycyjnie czołówka i zapraszam. Jesteśmy w pokazowych ogrodach Kapias w Goczałkowicach-Zdroju. Największe i najpiękniejsze ogrody do zwiedzania chyba w całej Europie. Na 4 hektarów ziemi zostało idealnie, bardzo dokładnie zaaranżowanych wiele ogrodów tematycznych. Między innymi ogrody japońskie, skandynawskie, angielskie. Słuchajcie, wszystko, dosłownie wszystko tutaj, każde źdźbło trawy, każdy krzak, każde drzewo i kamień mają swoje miejsce. To miejsce jest zaplanowane, ono nie jest przypadkowe. Jeżeli jeszcze tu nie byliście, to koniecznie musicie to zwiedzić. Każdy zaułek zaaranżowany inaczej. To tak jakbyśmy się przenosili w różne miejsca na świecie. Przechodząc tylko parę kroków, możemy odwiedzać najciekawsze państwa świata. Cichy i spokojny zakątek, gdzie można sobie spokojnie usiąść, rozmarzyć się, pogadać, pokontemplować w ciszy, jaki piękny jest świat. A jeszcze chciałoby się dopowiedzieć, jaki piękny jest wszechświat. Pochodząc tutaj w różne miejsca, podziwiając każdy zaułek, tak naturalnie jakoś przychodzi mi do głowy analogia całego wszechświata, który też jest piękny, który też jest cudownie zaprojektowany. I to wszystko, cały ten wszechświat, słuchajcie, od strasznie dawna, bo od prawie 14 miliardów lat, z tego co wiemy, istnieje w niesamowitym porządku, choć dużo ludzi widzi tam tylko chaos i nieporządek, ale to, że my czegoś nie widzimy, na pierwszy rzut oka i nie rozumiemy, nie znaczy zaraz, że to musi być coś nieuporządkowanego, coś nieskładnego. Tu akurat widzimy bardzo dobrze, że wszystko jest na swoim miejscu i tak miało być, ponieważ to jest coś, co znamy. Wszechświat to jest coś tak wielkiego i tajemniczego, że nie znamy i chyba nigdy nie poznamy jako ludzkość. Ale to wcale nie musi oznaczać nic złego. Nie jest konieczne, że musimy tak naprawdę wszystko do końca wiedzieć. Część rzeczywistości jest przed nami zakryta. Być może tak musi być, być może to jest do czegoś potrzebne. Nie wiemy tego. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się tym nie zachwycać. Nawet jeżeli tego nie rozumiemy.
drodze chodząc tutaj i patrząc na to wszystko, człowiek nie ma najmniejszych wątpliwości, że to miejsce miało i ma swojego architekta. Kiedyś, dawno temu, w głowach ludzi, którzy wymyślili to miejsce i też go stworzyli, powstał pomysł. Jakaś taka iskra, żeby właśnie stworzyć coś wyjątkowego, coś pięknego. Mało tego, chęć podzielenia się tym wszystkim z innymi ludźmi. I tak powstały ogrody Kapias, ogrody pokazowe, które są totalnie za free, w sensie wstęp tutaj jest cały czas za darmo, więc każdy może tu sobie przyjechać i spędzić kilka godzin odwiedzając te wszystkie ciekawe zaułki. No i tak naprawdę inspirując się tym, co chciałoby się zrobić wokół własnego domu, w swoim własnym ogródku. A właśnie, co by się chciało zrobić? Mówiłem wam dzisiaj o tym, że wszystko tu wygląda tak, jakby było bardzo dokładnie zaplanowane i zaaranżowane. Podobnie jak cały nasz wszechświat, w którym jesteśmy. No i właśnie patrząc tutaj, że to wszystko zostało przez kogoś zrobione, najpierw zaprojektowane, pewnie spisane na kartce, a potem dopiero powolutku, sukcesywnie wdrażane w życie. Takie samo wrażenie odnoszę, słuchajcie, patrząc wszędzie wokół nas, w ten wielki, przepastny kosmos, także na naszą planetę i cały nasz Układ Słoneczny, że to wszystko ma swój cel, że to wszystko istnieje po coś. Bo w ogóle to, że istnieje to coś niż nic, jest już wystarczającym dowodem na to, że no nie powstało to sobie tak całkiem przypadkiem, nie był to wszechświat wyciągnięty z kapelusza, ponieważ od wielu miliardów lat ten wszechświat istnieje. Mało tego, podlega stałym prawom. Te prawa są niezmienne. One są wszędzie. Nie tylko na naszej Ziemi, ale także kilkanaście milionów, miliardów lat świetlnych od nas, czyli strasznie daleko. No i nie tylko to miejsce, ale także my sami, słuchajcie. Jak tak patrzę na całą naszą ludzkość, a także na swoje codzienne życie, na wszystkich ludzi, których znam, których też podziwiam, no to jest to odbicie pewnego porządku, pewnego planu. Czegoś, co zostało wcześniej, no właśnie, ułożone, poukładane. I my w sobie, my we własnej naturze też mamy coś takiego zapisanego. Wszystko planujemy, wszystko chcemy mieć posprzątane, poukładane, jak najładniejsze. Projektujemy nasze mieszkania, projektujemy domy, całe otoczenie wokół niej, jak zresztą widać. Całe nasze życie staramy się mieć jak najładniej poukładane, jak najlepiej spisane. I według tego planu chcemy żyć. Każdy ma jakiś tam mniejszy czy większy plan na siebie i pomysł na siebie. I to jest właśnie piękne, że tych planów na życie jest tyle, ile każdego z nas. Ale fajnie jest pomyśleć, ja tak właśnie myślę i daje mi to dużo frajdy i otuchy, że gdzieś tam został wcześniej ułożony plan dla mnie, dla mojego życia. I lubię odnajdywać, odgadywać elementy, poszczególne punkty tego planu w moim życiu, w mojej codzienności. Czego też wam życzę. Słuchajcie, nie wszystko zależy od nas. Nie wszystko potrafimy sobie idealnie zaplanować, a tym bardziej wykonać. Warto też pomyśleć o tym, że nie jesteśmy sami. I że plan, który ktoś z dużej litery K, a myślę w tym momencie o Panu Bogu, bo wiecie, że jestem osobą wierzącą, która no, widzi pewien większy porządek w otaczającym świecie. I właśnie dlatego lubię tak o sobie myśleć i o swoim życiu. To mi daje ogromne poczucie bezpieczeństwa i celowości. I tego też wam życzę, żeby też się dosyć często zatrzymywać w tym życiu. Nie lecieć, nie biegać tak strasznie. Móc sobie odsapnąć w takim swoim własnym małym zakątku, takim zagajniku, w spokoju, w ciszy i przemyśleć ten plan, który chciałbym mieć dla siebie i ten plan, który być może ktoś inny wcześniej dla mnie przygotował. No i spróbować odkryć, no chociaż w małym kawałeczku ten plan. Bardzo wam dziękuję za tą dzisiejszą wiosenną, słoneczną wyprawę. Jeżeli podobają wam się te krótkie filmiki, śmiało zachęcam was do tego, żeby się nimi dzielić. Gdziekolwiek, jakkolwiek. Po to są robione. Także za dzisiaj wam dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!